Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Chciałam Wam pokazać domowy przepis na przepyszną pieczoną szynkę wieprzową. Zacznę od marynowania. Do marynaty użyję soli morskiej, gruboziarnistej. Tymianek. Pieprz czarny, młotkowy. I wsmarowuję w mięso przyprawy z czosnkiem. Szynkę owijam w folię spożywczą. I wstawię do lodówki, żeby wszystkie aromaty super się przegryzły. Mięso najlepiej jest marynować 12 godzin. Przekładam szynkę do worka do pieczenia. Wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Kilogramowy kawałek szynki piekłam godzinę. Wyłączam piekarnik i pozostawiam w nim mięso do wystudzenia. Wystudzoną szynkę wyjmuję z pieca. Wyjmuję ją z woreczka, ależ pięknie pachnie. Tak wygląda. Życzę Wam smacznego.